Brak oświetlenia w rowerze, kamizelek, elementów odblaskowych czy nagminne przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych. Między innymi przed takimi sytuacjami przestrzegali policjanci oraz strażacy, którzy spotkali się z seniorami gminy Jelcz Laskowice. Tematem spotkania było szeroko pojęte bezpieczeństwo. Rozpoczęła się jesień, wkrótce nadejdzie zima. To jest sezon, kiedy najczęściej mamy do czynienia z pożarami mieszkań, a także z zagrożeniami związanymi z tlenkiem węgla. I o tym wszystkim chcielibyśmy dzisiaj seniorom powiedzieć. Co roku ponad 500 osób ginie w pożarze swojego mieszkania. To są olbrzymie tragedie, czujki dymu i tlenku węgla. To są czujniki, dzięki którym, jeżeli by nastąpiło, pojawiło się takie zagrożenie w ich mieszkaniach, zostaną odpowiednio szybko poinformowani, co pozwoli na bezpieczną ewakuację, wezwanie pomocy, czyli może to uratować po prostu życie. Będzie mowa o sytuacjach dotyczących wyłudzeń pieniędzy metodą na wnuczka, tak zwaną. Osoby starsze pod wpływem emocji związanych z tym, że dzieje się krzywda im najbliższym, ulegają temu, że wypłacają pieniążki, przekazują je przestępcom. Są tutaj koledzy z ruchu drogowego, także na pewno też omówią zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Spotkanie zgromadziło liczne grono seniorów, którzy z zainteresowaniem słuchali przestróg i wskazówek związanych z bezpieczeństwem. Tym samym mieli możliwość podniesienia swojego poziomu wiedzy. Warto jak najbardziej, bo w tej chwili żyjemy w takich czasach, że ciężko jest gdziekolwiek wyjść i się czuć bezpiecznym, bo tak jest, no niestety, nie? Czy wieczorami gdzieś, czy różne sytuacje się zdarzają, także jesteśmy narażeni na coś takiego. No i warto posłuchać, jak się właśnie obronić od takich sytuacji. Często wracam wieczorem do domu i jak mówię, samochody bardzo szybko tu jeżdżą i nikt się nie patrzy, że ktoś stoi na pasach. Ja już miałam tyle sytuacji z tymi samochodami, że to jest strach. Po prostu dopóki nie stanie samochód, to człowiek stoi, bo nie wiadomo, co będzie. No po prostu też musimy sami siebie pilnować. Podczas spotkania został także omówiony program Jelcz Laskowice przyjazny seniorom, dzięki któremu osoby starsze mogą korzystać z karty seniora, która uprawnia do zniżek przy korzystaniu z różnego rodzaju usług i wydarzeń. Oraz przedstawiony został program Pomoc Techniczna dla Seniorów, który ma wejść w życie w przyszłym roku. Polegać to będzie na tym, że osoby starsze w wieku po 60-65, osoby, które są samotne bądź mają problemy z komunikacją, wtedy poprzez opiekę społeczną zgłaszały potrzebę, czy to wymiany zamka, czy wymiany zaworu, żarówki, gniazdka wyrwanego. Wtedy będziemy to tą metodą wspierać. Z podziałem taki, że zakup kupuje na przykład dana osoba, my natomiast będziemy finansować usługę fachowca, który to będzie świadczył. W trakcie spotkania rozlosowano wśród obecnych 10 czujek dymu i tlenku węgla oraz rozdano kamizelki i opaski odblaskowe. To było owocne spotkanie, w trakcie którego seniorzy przypomnieli sobie podstawowe zasady bezpieczeństwa i sposoby przeciwdziałania wykorzystywaniu osób starszych. Bezpieczeństwo to stan, który daje poczucie pewności i gwarancję jego zachowania. Należy jednak pamiętać, że zależy ono przede wszystkim od nas samych.